Czasami każdy z nas lubi poczuć się naprawdę wyjątkowo. Nie ma w, tam, w tym nic dziwnego, to zupełnie naturalna potrzeba. Lubimy także, gdy doceniane są efekty naszej pracy. Nikogo więc też nie dziwi, że właściciele i prezesi firm właśnie tak postrzegają swoje organizacje jako wyjątkowe. Jednak z badań udostępnionych przez SAP wynika, że nawet 80% firm działa na tych samych schematach i zasadach. Co w takim razie dzieje się z pozostałymi 20%. Właśnie na podstawie tych proporcji rośnie popularność takich zagadnień jak Fit to Standard i Clean Core. Co na to, przedsiębiorcy? O tym porozmawiam z moimi gośćmi Aleną Sysoi, która wspiera sprzedaż S4Hana Public Cloud w SAP, oraz Kamilem Suszko, sub-basis managerem Hycron. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja nazywam się Hanka Dziubińska-Kopka i zapraszam na kolejną odsłonę Hightalks. Jak często słyszycie podczas pierwszej rozmowy z klientem, że ich biznes jest zbyt unikalny na standardowe rozwiązania? I czy faktycznie klienci później dają się przekonać, że może być trochę inaczej? Ja bym powiedziałam, że bardzo często, oczywiście zależy to od branży i, i jakiej wielkości jest firma, natomiast e, klienci lubią porozmawiać na ten temat, że tak, rozwiązanie Państwo są OK, natomiast my nie jesteśmy do końca przekonani, że nasz tu taki unikalny proces będzie e, zaadresowany. Natomiast ja uważam, że warto rozróżnić unikalny biznes i e, niestandardowy biznes procesy. Bo unikalny biznes buduje się wokół jakiejś naprawdę innowacyjnej, pomysłu, a, biznesu i takiej unikalnej propozycji a, od, dla klientów. Natomiast produkcja, sprzedaż hurtowa, retail, no to nie są jakieś e, zbyt unikalne biznesy, raczej są standardowe. Ale jak mówimy o biznesprocesach, procesach, no to może być tak, że klient, który zwłaszcza ich budował, na, nie wiem, w ciągu 20 lat i to było tak że budujemy procesy jak leci. No to faktycznie ten proces, ten biznesowy może wyglądać dość specyficznie. I wtedy oczywiście warto rozmawiać na ten temat, czy zachowanie tego procesu w ogóle czemuś służy dobremu dla firmy, czy raczej jest dobrym pomysłem popatrzeć sobie na proces standardowy, jak to mogłoby wyglądać po stronie klienta. Kamil, a jak to wygląda z twojej strony? Trochę podzielę to, co powiedziała Tutaj nasza koleżanka, że klienci lubią czuć się wyjątkowi przede wszystkim od tej strony prowadzenia samego w sobie biznesu, czyli to, co produkujemy, czym się zajmujemy, co wytwarzamy, ale z drugiej zaś strony, każdy ten line of business, o którym mówimy, czy magazyny, yy, czy finanse to wszystko w samym w sobie korze, o którym się będziemy rozmawiać jest podobne. No, faktury są podobne, procesy magazynowe są podobne. Więc o unikalności możemy mówić w skali jakby konkretnej budowy danego procesu. Jakby on w korze będzie taki sam, ale wszystko do oka może być inne. Tak? I naszym zadaniem jako firm konsultingowych czy SAP-a jest pokazać klientom, że możemy to jeszcze bardziej ujednolicić pokazać, że proces może być usprawniony i że tak naprawdę na koniec dnia dojdzie do sytuacji, w której Klient będzie miał zysk pod postacią zaoszczędzonego czasu, pieniędzy, sprawności i możliwości podejmowania decyzji. Tak? Bo jakby z tego punktu widzenia, ja bym tutaj powiedział o tej unikalności. I klienci mają do tego pełne prawo. Brzmi to nieco jak dawanie takiego, trochę psztyczka w nos takiemu przedsiębiorczemu ego. E, powiedzcie, czy e, dlaczego przedsiębiorcy koniec końca decydują się właśnie na rozwiązania typu e, fit-to-standard? Bo wiem, że e, jest także możliwość jakby stworzenia e, bardzo spersonalizowanych rozwiązań dla danego przedsiębiorcy, prawda? Mhm, jak najbardziej. I bardzo często rozmawiamy z takimi klientami, którzy wykorzystywali rozwiązanie in-house, tak? czyli jakby ktoś tam stworzył jakiś, nie wiem, system zarządzania magazynem albo nawet księgowością i to, nie wiem, przez 15 lat ktoś rozwijał. Natomiast pojawiają się ryzyko, chociaż powiązane z konkretnym pracownikiem, który, e, który po prostu stworzył ten kod, tak? On może odejść, odejść do innej firmy, do konkurenta, na emeryturę, cokolwiek. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o unikalnych rozwiązaniach, to utrzymywanie tych rozwiązań w ciągu jakby dłuższego czasu, no to pojawiają się ryzyko, o których wcześniej mówiłam, ale też pytanie kosztów, tak, bo rozwój takich rozwiązań to jest też jakby osobny nakład pracy, tak? To jest nie wiem, musi siedzieć programista, nawet zespół programistów, którzy cały czas będzie się rozwijał te, ten system. I jeżeli mówimy o firmach średniej wielkości, no to pytanie, czy warto, tak? Zwłaszcza, że programista na dzisiejszych czasach nie jest jakby najtańszą osobą na rynku, tak? Więc ym, jak klienci, zwłaszcza, znów powtórzę, z takiego segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, rozmawiają z nami, oni chcą jednak uniknąć tego ryzyka Przede wszystkim w zależności od kogoś konkretnego, nawet firmy, tak? Nie mówię tutaj nawet o jakiejś osobie, ale uzależnienie od jakichś konkretnych, od konkretnych Dostawców, no właśnie, obniżyć koszty utrzymywania, tak? czyli zredukować na przykład dział IT, który czasami nalicza kilka osób. I to są te, jakby też uwarunkowane sytuacje gospodarcze, te problemy, z którymi boryka się biznes w tym momencie tak, i na polskim rynku, ale również w innych krajach. My widzimy taką chęć, tak naprawdę, przekształcenia przede wszystkim działów IT, w bardziej takich wsparcie biznesowe, a w idealnym stanie przekazywanie tej funkcji na zewnątrz. W czym standardowe rozwiązania mogą być lepsze od tych skrojonych, y, konkretnie poddane przedsiębiorstwa? Biorąc pod uwagę to, co obecnie oferuje SAP, w przypadku rozwiązań chmurowych, bo o takich dzisiaj rozmawiamy w, w głównej mierze, tu mówiliśmy o pieniądzach, ja bym powiedział w drugą stronę, czas. Dzisiaj liczy się czas. O to, jak szybko coś dostarczymy, jak szybko i sprawnie będzie działało dane rozwiązanie, jakby oferta chmury co do zasady oferuje sprawność szybkość działania, a wdrażanie takich produktów jak S4Hana Public Cloud w modelach rajstowych czy, czy, czy Grow, jest szybkie i efektywne. Jak do tej pory w rozwiązaniach on-premisowych musieliśmy liczyć na warstwę architektury, czyli musieliśmy mieć sprzęt bądź data center, później musieliśmy narysować tą architekturę, musieliśmy zainstalować ten system po to, żeby osoby, które zajmują się developmentem, wprowadzaniem tych zmian, jakby wdrażanie procesów biznesowych, to ten czas był o wiele dłuższy niż to, co mamy na chwilę obecną, tak? Od momentu, w którym podpiszemy sobie, zostanie podpisany kontrakt z SAP-em, kontrakt na subskrypcję, umowa subskrypcyjna, jest to 4 do 5 tygodni średnio, można by powiedzieć, na dostarczenie tego systemu. Tak, dostajemy system gotowy, system skonfigurowany, ze wsparciem producenta oprogramowania. Tak więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, kiedy chcielibyśmy mieć go live tego systemu, no to tutaj odpowiedź jest prosta. Tak, wygrywają rozwiązania chmurowe, bo są dostępne praktycznie od ręki. Mhm. Tak? Ale wracając do tego, tutaj też była mowa o. Customowych rozwiązaniach, na przykład na magazynach, yy, mamy, mamy, mieliśmy, mamy tak naprawdę yy, klienta, który ma swoje rozwiązanie własne rozwiązanie customowe yy, i teraz musieliśmy pokazać klientowi, żeby zobaczył, żeby uświadomił sobie, że rozwiązanie standardowe w SAP-ie też jest OK, mhm. też działa dobrze. Do tego trzeba przekonać nie tylko osoby zarządzające, ale też biznes, pokazując tą wartość dodaną, że okej, okay, w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy, trzech może być trudniej, bo trzeba się przyzbroić. Tak, ale w perspektywie mhm. roku, dwóch, trzech, czterech, mhm. licząc całe TCO przedsięwzięcia, mhm. wychodzimy de facto na plus. Czyli fit to standard. Y mówimy o tym, że coraz częściej możemy podporządkować swoje biznesy pod rozwiązania standardowe. Mówimy o klinkorze, który może pokryć nawet 80% zapotrzebowania firmy. E I tutaj pojawia się taki gdzieś z tyłu głowy taka myśl, że okej, okay, ale skoro wszyscy będziemy mieć to samo, to na czym zbudujemy swoją konkurencyjność? Właśnie, jak w klinkorze budowana jest konkurencyjność? I co jest w tych pozostałych 20%? Dobrze, to może najpierw pogadamy sobie o, o czym jest Clean Core, tak, bo to jest ważne, że Clean Core to jest podejście, jak mówimy o technologii, podejście do rozbudowywania systemu. No właśnie, jak mamy system w oparciu na gotowe biznes procesy, zawsze pojawia się potrzeba jakby stworzenie jakiejś, zadresowania jakiejś potrzeby specyficznej dla tego biznesu. I pytanie, jak to będziemy robili? Wcześniej, no to nie było jakby innych odpowiedzi oprócz tego, programujemy, robimy coding, sobie programista siedzi i jak tam ktoś z księgowości, z magazynu chce zobaczyć jakąś funkcję, to sobie robimy tego. Natomiast i właśnie tak powstaje, nawet w przypadku jakichś rozwiązań bardziej standardowych powstają takie trochę monstry, tak? Co się, a co, yy, w czym jest ryzyko dla biznesu? Pojawia się dług technologiczny. Bo takie systemy, bardzo trudno z takim systemem przejść do nowej wersji. I mamy cały czas klientów, którzy przychodzą do nas. Oni nie są klientami SAP-a, natomiast mówią, my, mówią, że my mamy rozwiązanie ostatnie 10 lat. Ostatnie, nie wiem, 5 lat w ogóle nie zmienialiśmy wersji. A to oznacza, że biznes nie ma dostępu do innowacji. I o czym właśnie powiedział Kamil, chyba także na początku, że jest bardzo ważna reakcja na, na bardzo szybka reakcja na zmiany, tak? Yy, zwłaszcza teraz, tak, bo pandemia, cokolwiek yy, się pojawia na rynku, jakiś nowy faktor, który ma kolosalny wpływ na to, jak zaczynamy pracować, tak, jak wygląda nasz biznes. Więc potrzebujemy, nie wiem, robotów, potrzebujemy chatbotów dla, dla naszej pracy. Jeżeli mamy rozwiązanie, które nie zmieniało się ostatnie 5-10 lat, to nie ma w ogóle szansy, Szybko się dostosować do tej nowej rzeczywistości. Więc wracając trochę do Clean Core, u. Clean Core to jest, to jest podejście do rozbudowywania systemów biznesowych, które pozwala na to, żeby wykorzystać zaletę fit to standard, ale również zaadresować te jakieś specyficzne potrzeby, które są w firmie na ten moment. Jeżeli mówimy o samym podejściu fit to standard, to tak jak część z nas wie, część się dzisiaj dowie. Jest to część metodologii yy, SAP Activate, tak? czyli tej metody project managementu do wprowadzania, wdrażania produktów SAPowych. No ona składa się z kilku, z kilku faz. Jakby fit to standard jest w fazie Explore, gdzie konsultanci, te osoby, które już znają rozwiązania SAPowe, publiczne, raczej chmurowe yy, czy, czy on-premisowe, rozmawiają z biznesem, starają się dostosow dostosowywać. Yy, to, co dostają od tych, od tych ludzi, tak? co, którzy pracują na co dzień z tymi dokumentami, z tymi magazynami, yy, zbieram te informacje i starają się zrozumieć, jak można wykorzystać ten fit to standard mhm. po to, żeby w późniejszym czasie uświadamiać i uczyć przede wszystkim. Bo jakby rola konsultantów polega w głównej mierze też na edukowaniu. Mhm. Tak? Mi, jak w mojej, w mojej działce jesteśmy konsultantami bazisowymi czyli administratorami. A właśnie administratorami, ale też nauczycielami. Tak? I staramy się tłumaczyć i pokazywać. Tutaj to zostawmy czyste. Niech to będzie clean, niech to będzie ten clean core, nie dotykajmy tego. Jeżeli działa, jeżeli chcemy się rozbudowywać, chcemy być unikalni. Tak jak to na samym początku żeśmy mówili, to wykorzystajmy technologie, które dostarcza SAP, chociażby z punktu widzenia BTP. Mhm. Jest tam wiele możliwości integracyjnych, wiele możliwości developmentu przede wszystkim. Tych niestandardowych rozwiązań, tak, ale żeby, chcemy, żeby ten system sam w sobie pozostał nienaruszony, żeby zawierał dane, a nie development. Development wynieśmy na zewnątrz po to, że w przypadku chociażby aktualizacji, którą dostarcza SAP, zgodnie z planem maintenance'owym, zgodnie z kontraktem, z umową subskrypcyjną, żeby biznes w swoim korze działalności działał maksymalnie nieprzerwanie, nawet jeżeli będzie błąd w tym niestandardowym rozwiązaniu, to będziemy go poprawiać na zewnątrz, ale nadal fabryka będzie mogła działać, nadal zakład będzie mógł działać, nadal biznes będzie mógł działać. Mhm. I to jest tak naprawdę, według mnie przynajmniej bardzo istotnym elementem wyprowadzenia tego całego developmentu tych niestandardowych rozwiązań tej Unikalności danego klienta na zewnątrz, ale nadal wewnątrz produktów sapowych. W gruncie rzeczy po tych wszystkich e, przejściach, które ostatnio e, świat ma za sobą, czyli pandemia, wojny, e, przerwane łańcuchy dostaw, które za tym szły i tak dalej, i tak dalej, no to jakby wszyscy zafiksowaliśmy się e, na tym, że biznes musi działać. E, to, o czym wspomniałeś, Kamil. E, I to też wpłynęło bardzo mocno na popularność chmury, która tutaj też już została raz e, przywołana. Więc powiedzcie mi, bo to drugi taki bardzo ważki, temat ostatnio właśnie bo chmura tak, ale w takim razie która i jaka i kiedy po którą sięgnąć. Opowiedzcie mi o tym. Odpowiedź brzmi to zależy. Jest to wątek, Dziękuję. który moglibyśmy zrobić kolejny podcast albo do jakby każdego elementu osobny tak naprawdę. To co jest istotne, jaką chmurę wybrać, bo to będziemy rozważali teraz publiczną czy prywatną, tak? Czyli może private cloud czy public cloud w modelu rajsowym, tak bym to powiedział. Jakby chmurę publiczną i prywatną można rozumieć jeszcze, jeszcze, jeszcze na inne sposoby. To, co jest istotne, to to, czy dana firma, dany partner, który pomaga wdrażać, tudzież migrować, bo dla istniejących klientów będziemy migrowali te systemy, w jaki sposób doradzi, jak poprowadzi klienta za rękę i pokaże mu zalety i wady danego rozwiązania, ale z drugiej zaś strony SAP dostarcza rozwiązanie wspierające podejmowanie tych decyzji. Mowa tutaj chociażby o Digital Discovery Assessment, w którym dobieramy sobie właśnie to, te, to o czym dzisiaj mówimy. Kluczowe procesy biznesowe. Układamy je na tak zwanych dużych klockach, uzupełniamy sobie o ilość pracowników, ilość użytkowników. I to wszystko znowu w chmurze, tak? Bo Digital Discovery Assessment jest w chmurze, to jest produkt chmurowy. Yy, pokazuje i sugeruje. Raz powie, że możesz mieć, tylko Private, bo jesteś tak customowy, mhm. że musisz wybrać Private Cloud. Mhm. A raz pokażę, możesz wybrać to albo to. Decyzja należy do Ciebie. My Cię do niczego nie zmuszamy. Mhm. Tak? tak? I w tym momencie należy się zastanowić, znowu wrócić do swojego zaufanego doradcy. Dzisiaj mówimy z ramienia Heikrona, to powiem mhm. o Heikronie. Warto wrócić do Heikrona i zastanowić się, czy warto jest wydać więcej na dodatkowe rozszerzenia, na zakup nowych funkcjonalności, chociażby mhm. w BTP czy mój biznes wystarczy, mojemu biznesowi wystarczy chmura publiczna, tak? I to jest kwestia doradztwa i nauki, a nawet nie technologii. Z drugiej zaś strony, też fajną i istotną informacją jest to, że SAP rozpoczął proces, a raczej już jest w trakcie, procesu certyfikacji, jeżeli chodzi o Azure, tak? w regionie Warszawa i niedługo region Warszawa, Azure dołączy do Google'a tak? i polscy klienci będą mogli przechowywać swoje dane bezpośrednio w Polsce. To też jest istotne z tego punktu widzenia, że mm, nie wszystkie firmy chcą, niektóre, nie wszystkie firmy mogą y, wynieść swoje dane chociażby na teren Unii Europejskiej, do Frankfurtu, do Amsterdamu, a może po prostu jest to preferencja danego klienta, może po prostu nie chce. Teraz klienci będą mieli tą możliwość i to jest jakby kolejny krok jakby do tej cyfrowej transformacji, która jest w Polsce, ona się toczy. No teraz będzie się toczyła jak kula śnieżna, bo będziemy musieli w końcu przejść do tej chmury wszyscy. No tylko właśnie nie wszyscy po kolei, tak. Ale na, w twoim stanowisku pracy jest już trochę podpowiedź, za, o której chmurze będziesz opowiadała, to jest Cloud Public w swoim stanowisku, ale powiedz mi, może jeszcze przy okazji, czy któryś z tych rodzajów chmury, czy któryś bardziej łączy się z, właśnie z tematem, o którym dzisiaj rozmawiamy, fit czyli to Fit to Standard? Mm. No, faktycznie tak, bo chmura publiczna to jest software as a service, czyli klient w ogóle nie zastanawia się nad pytaniem infrastruktury, wsparcia, aplikacji, dostaje serwis. To jest jakby jak Netflix, włączamy sobie komputera, odpalamy e, jakiś film. E, Upgrade'y w takim przypadku są dwa razy na rok i są automatyczne, czyli oczywiście klient dostaje informację o tym, że za sześć tygodni będzie upgrade. Czy on może powiedzieć nie, nie chce tego upgrade'u? Nie, bo nie możemy powiedzieć, że nie, nie chcemy nowej, nowego iOS-u, tak? Bo nie wiem, stary nam się bardziej podoba, tak? To, więc to jest takie bardziej może narzucenie pewnych reguł gry, mhm. ale klient dostaje tanie rozwiązanie. I w przypadku sap to jest ważny argument, tak? Bo my wszyscy wiemy, kto, i nasi partnerzy, i my sami, że czasami SAP jest odbierany jako taki producent, który nie ma Propozycji dla średnich małych przedsiębiorstw, i tak naprawdę oferta jest fochana public cloud, to jest oferta skierowana przede wszystkim do nowych klientów, do klientów z, tej z tego segmentu Midsize Enterprise, jak to my nazywamy, bo właśnie tam jest tak naprawdę mniej tej specyfiki jakiejś branżowej, tam jest wie, większość procesów u takich firm są standardowe, czyli dla nich przejście do chmury publicznej, no to ma sens. Zaszczędzamy sobie pieniędzy, zaszczędzamy sobie czas, o czym Kamil mówił i to faktycznie, tak, bo wdrożenie w chmury publicznej to jest 6 miesięcy czasami, tak, to jest można sobie, w, jakby wcześniej to było trudno wyobrazić sobie wdrożenie Rpa w takie, w takie terminy. Czyli wracając do tego Czym jest chmura publiczna? Tak, to jest serwis dostarczany przez sap -a. I porównanie chmury publicznej i prywatnej, mnie się wydaje, że tutaj Kamil bardzo dobrze się wypowiedział na ten temat. A wniosek jest bardzo prosty, że przyjdziemy do chmury prywatnej lub publicznej, w każdym bądź razie, tak? To jest naprawdę przyszłość i ja tutaj całkowicie się podzielę, bo on-premisowe rozwiązania mają zbyt, na ten moment zbyt dużą ilość problemów, żeby klienci po prostu nadal widzieli jakiś sens w zachowaniu tego na własnym serwerze, wydaniu kupy kasę na to, żeby administrować to, żeby rozwijać ten, zmieniać hardware i tak Czyli to chyba taki najważniejszy wniosek z tej, z tej rozmowy public czy private. Powiedzieliśmy o rozwiązaniach unikalnych, powiedzieliśmy o rozwiązaniach standardowych, ale bez względu na to, na jakie rozwiązanie tak naprawdę przedsiębiorca się zgodzi, po jego wprowadzeniu to nie będzie tak. Jak czarodziejską różdżką. To rozwiązanie wprowadzają nie tylko ludzie z zewnątrz, specjaliści, programiści, konsultanci, ale także cała firma, która musi się do tego e, rozwiązania przygotować. Opowiedzcie o tym, m, czy. Przedsiębiorcy zostają z tym sami, czy mogą liczyć na wsparcie na przykład SAPa i yy, jak takie wsparcie wygląda? Ja bym powiedziałam no, przede wszystkim na wsparcie partnera wdrożeniowego, bo partner wdrożeniowy, o czym też Kamil już powiedział, odgrywa bardzo ważną rolę. Yy, Taką rolę, jakby yy, chodzi o edukację, ale edukację nie jest w sensie, że my wiemy lepiej, tylko że to jest rozmowa z klientem, co ma sens czy jest sens zachować ten proces biznesowy, czy warto e, popatrzeć sobie na standardowy e, ocena digital discovery assessment, czyli taka ocena procesów klienta też e, się robi przez partnera i dlatego właśnie partnerzy dla wdrożenia e, rozwiązań chmurowych, no to są jakby nasze główne e, główne ta, e, siła i moc e, SAP w tym momencie, więc e, co jest ważne i co będzie też poniekąd jakimś obowiązkiem partnera yy, to change management który tak naprawdę nie ma za dużo wspólnego z technologiami czyli za IT tylko że to jest taki już komunikacja międzyludzka tak czyli w jaki sposób przeprowadzić tą zmianę w jaki sposób przekonać czasami jak Kamil wcześniej powiedział nie tylko decydentów, ale business userów, tak, tam kogoś z magazynu, z księgowości, że tak, tak naprawdę warto przenieść te procesy a, do chmury i do, jakby i do i takich formatów standardowych. A my zakładamy, i tutaj oczywiście mówimy o naszej metodyce SAP Activate, że te fit to standard warsztaty, które wykonujemy na początku, w tych pierwszych fazach wdrożenia, no to są mega ważne. Tak? Bo rozwiązanie same w sobie jest. Serwis jest dostarczony już od momentu zawarcia kontraktu. Można w sobie wejść do systemu i zacząć pracować. Tylko pytanie takie, czy będzie chęć, motywacja i, i, i to wszystko oczywiście ma, ma wpływ później na końcowy wynik i na satysfakcję klienta. Nie wiem Kamil, czy ze mną się zgodzisz z tym? Zdecydowanie tak. Ja trochę, mhm. słysząc to, to pytanie, poszedłem krok dalej, bo sobie mhm. zacząłem odpowiadać na pytanie a co będzie potem? Wdrożymy ten system mm -hmm. i co będzie dalej. SAP oferuje swój support, jeżeli chodzi o wsparcie produktowe mm -hmm. w rozumieniu, rozwiązywania, problemów produktu, kluczowego procesu. Ale partner, którego. Czy, czy, czy zasugeruje SAP, czy klient sam się zdecyduje na tego partnera? Znowu powtórzę, jesteśmy z, z Highcronu. powiem, że HighCron. Y to jak my go później będziemy utrzymywać? Jak będziemy wspierać klienta? Tak? To... I tu pojawiasz się ty. I tu pojawiam się ja od strony teraz bardziej technologii i integracji wszystkich narzędzi. Tak, bo systemy SAPowe, co do zasady, też łączą się z oprogramowaniem non SAPowym, mm -hmm. tak? I tu wchodzi Przecież w grę IT szeroko pojęty basis, który w swojej, w swoim korze yy, ewoluuje kiedy byliśmy tylko administratorami, a teraz stajemy się bardziej doradcami. Tak? Bo wiemy jak rozmawiać z SAP-em, wiemy jak rozmawiać z klientem, wiemy jak rozmawiać wewnątrz swojej własnej firmy. To też jest kluczowe. Tak? Umieć przetłumaczyć kilka różnych języków w ten jeden najbardziej jeden najbardziej zrozumiały dla wszystkich. Tak? Robić za taki przekaźnik i, i łącznik po to, żeby z jednej strony klient był zadowolony, Ym, a z drugiej strony, żebyśmy my jako partner zrobili dany projekt, CR, cokolwiek, co robimy dla klienta yy, o czasie, mm -hmm. tak? Więc powiedzmy, możemy sobie powiedzieć on time, tak? Posługując się nomenklaturą High -cronu. I to jest istotne. Bo oprogramowanie jest oprogramowaniem. Sztuczna inteligencja nigdy nie zastąpi człowieka. Tak samo jest trochę tutaj w przypadku dostarczania tych produktów. No, my nigdy nie znikniemy yy, jako doradcy, tak naprawdę i tak to widzę, bo mhm. mówiąc SAP ewoluował, SAP się zmienił z takich bardzo topornych narzędzi jak GUI, tak? I, i tego wyglądu, tych tabel, transakcji, tak jak ja zaczynałem mhm. swoją karierę, jak mi ktoś powiedział transakcja, zapałem się za głowę. Teraz jak ktoś przychodzi nowy do świata SAPowego, co widzi kafelki, widzi user experience? To nawet był taki wielki boom. Mówiło się o tym smartfonizacja, prawda? Mm. Jak wchodziło tak. w Fiori. Mm -hmm. tak nie, nie? Tak. To też jest, też jest kluczowe, tak? No, bo trzeba umieć to przetłumaczyć. No, nie sztuką jest zrobić ten kafelek we Fiori. Mm -hmm. Sztuką jest zrobić tak, żeby był on użyteczny. Że prezes danej firmy czy dyrektor danego działu, jak przyjdzie z rana do pracy, będzie przed ważnym spotkaniem, odpali sobie mm -hmm. swojego smartfona, kliknie sobie w kafelek i zobaczy: OK. Takie są trendy finansowe, taką mogę podjąć decyzję. Mhm. Tak? I mhm. narzędzie jest. Software As a Service jest. To jest dostarczone. Tylko tą mhm. wartość trzeba dowieść. Pokazać, że znowu to 1 plus 1, tudzież 2 plus 2, mhm. to się równa 5. Mhm. Tak, że na koniec dnia widzimy wartość i zysk w budowaniu biznesu. Czyli oprócz tego change managementu na samym początku i przy wprowadzeniu rozwiązań ważne jest także to wsparcie partnera, utrzymuje. który mhm. utrzymuje później nasze Dokładnie. rozwiązanie, tak? tak? I, e, I ta też funkcja edukacyjna, o której już mhm. wspominałeś wcześniej. Może przy okazji, jeszcze przy, przy tym wątku, przypomnę tylko, że cały odcinek poświęcony Change Managementowi mamy także w naszym cyklu HITOX. Jest to spotkanie z Tomaszem Zubrzyckim i Michałem Sarną. Także tam również odsyłam naszych, naszych słuchaczy. A my wróćmy do naszej rozmowy i opowiedzcie mi teraz, bo. Myślałam, że wspomniecie o takich programach jak Grow with SAP czy Rise with SAP przy tym temacie, ale jakoś to się nie połączyło. Powiedzcie, czy te programy faktycznie pomagają również przy wdrożeniach, czy to są jakieś osobne byty? Um, może zacznijmy od tej różnicy, tak, bo Rise with SAP to jest program, który powstał kilka lat temu i to był program, który ma wspierać klientów przy migracji z rozwiązań on premisowych do chmury. Później, a to faktycznie w tym roku powstał program Grow Business AP, i kierujemy te programy do zupełnie różnych um, grup a, docelowych. Czyli Rise SAP, jak powiedziałam wcześniej, to jest migracja istniejących klientów, którzy chcą po prostu przejść do chmury i oczywiście dostają SAP nie tylko rozwiązania same w sobie, czyli jest fochana, cloud. Natomiast jeszcze narzędzie, metodykę, partnerski ekosystem, czyli jakby oczywiście to jest tak no, jak powiedziałaś, program wsparcia, tak, Te, tej migracji. Natomiast klienci, którzy nie mają rozwiązań od sap oczywiście w trochę inny sposób podchodzą do wdrożenia, bo oni nie mają legacy system, tak, nie mają jakby tego problemu, albo tego tematu w ogóle, jak przeprowadzić sobie, mamy jakieś kostymizacje, co z tym zrobić i tak dalej. Czyli dla nich czasami to jest w ogóle w po raz pierwszy oni podchodzą do tematów wdrożenia systemu ERP, bo wcześniej to był jakiś system dla księgowości, połączenie kilku systemów, no naprawdę takie, wiemy o takim patchwork landscape, tak, no to to jest jakby bardzo częste sy sytuacje, więc z myślą o takich klientach y, stworzyliśmy program Grow Business AP, który opiera się na rozwiązaniu, no właśnie, SFH na public cloud, bo dla klientów nowych y, dostarczamy gotowe procesy. No właśnie mówimy do Fit to Standard, czyli tam jest ponad 600 gotowych procesów, z których klient ma, e, może skorzystać, tak? Dostarczamy metodykę wdrożenia SAP Activate, Wła, właśnie wszyscy nasze partnerzy są certyfikowani z tej metodyki, metodyki. A dostarczamy e, też dodatkowe e, razem z Klient dostaje licencję subskrypcję na SWH na Public Cloud, ale tutaj wspominaliśmy o tym, OK, dobra, to wszystkie kustomizacje można sobie robić na zewnątrz w BTP. I tak naprawdę dajemy możliwość korzystania z serwisów BTP za free. Czyli klient już od razu dostaje ten edit value na samym początku tego projektu e, i może skorzystać z tych dodatkowych licencji od SAPA. I mówimy, i ja uważam, że to jest mega ważne, o budowaniu społeczności czyli na, w tym momencie my mamy społeczność klientów, partnerów i ekspertów SAP-a w postaci takiej online forum, nie wiem, w, w, po prostu strony, gdzie można sobie załogować się i zapytać ekspertów, czyli partnerów i też ekspertów od sap jakiekolwiek pytanie, które dotyczy wdrożenia Swahana Public Cloud. Ja uważam, że to jest mega ważne i właśnie mówiliśmy wcześniej, w jaki sposób wspieramy klientów, czy klient będzie sam Właśnie borykał się z jakimiś problemami, przejścia do chmury. Nie, zawsze ma partnera, ale też ma e, społeczność Sapowską. Oczywiście są jeszcze treningi, tak, bo to jest też, ja uważam, mega ważne, żeby sobie klient, każdy użytkownik mógł wejść do systemu, zobaczyć krótki filmik, w ogóle o co chodzi, e, więc to wszystko jest w takiej e, package offer, tak? Czyli my tutaj dostarczamy c, w całe ofercie, e, nie tylko licencję, ale wszystkie te. Dodatkowe narzędzie, które będą potrzebne dla klienta, który zaczyna swoją chmurową podróż. Więc RISE to dla klientów istniejących, wdrożenie, imigrację do chmury, Grow, Mississippi to dla klientów nowych i to jakby nasze główne takie e, pakiety w tym momencie, jak my sprzedajemy e, chmurowe rozwiązanie ERP. Powiedz Kamil, z twojej perspektywy, czy to są faktycznie odpowiedzi na potrzeby klientów? Czy te programy zrodziły się z czegoś, co ty wcześniej zauważyłeś, że było niezaopiekowane? Odpowiem tak. RISE jako program, jako usługa, ja bym powiedział, że to jest de facto usługa. RISE czy GROW jest usługą, której częścią jest system ERP, której częścią jest BTP. W zależności, z, o której wersji mówimy, też mamy... Sygnawio, mhm. tak? Wiele różnych produktów, o których o której do tej pory nikt z nas nie myślał, bo skupialiśmy się tylko na warstwie systemów ERP. Idąc w tym podejściu, mhm. mówiąc o tym podejściu sap na temat klinkoru zaczęły pojawiać się nowe produkty, które SAP albo wykupił, bo SAP jakby sam w sobie lubi przejęcia, mhm. wielu różnych firm. Yy, przejął, wziął to pod własną egidę, opakował to w swoje pudełko, wdrożył swoje standardy, i to jest clue. Yy, I oferuje według mnie jeszcze więcej niż oferował do tej pory, bo mieliśmy to ograniczenie warstwy on-premisowej, czyli jak dostarczyć daną usługę w wersji do zainstalowania. No, teraz już nie trzeba. Mhm. Teraz mamy chmurę, teraz robimy dwuklik, podajemy numer karty płatniczej karty kredytowej, w tak w dużym uproszczeniu i działa. Trzeba to tylko później załadować danymi i skonfigurować. Yy, też trochę tego, ten program, usługę Raisa i GROW bym mm, opisał mianem słowa ewolucja. To jest troszeczkę jak z, z oferowaniem nowych modeli samochodów. Mhm. Tak? Na samym początku można by powiedzieć, w, wchodzi jakiś nowy model danej marki, to oferuje go tylko i wyłącznie w hatchbacku. Czyli w takim wydaniu Rysa, w takim bejsie, tak? Mhm. Ale widzimy, że to się dobrze sprzedaje, bo to jest dobre. Bo gdyby nie było dobre, to by się nie sprzedawało. Mhm. To wdróżmy sobie kombi, sedana, może przerobimy to na multiwana, i powstaje rodzina tych samochodów, tak? Mhm. I dokładnie to samo dzieje się z ofertą produktową SAPA. Najpierw był RISE. RISE był dostępny de facto w dwóch modelach. Później to się rozrosło, rozrosło, rozrosło na cztery. Klienci, część z klientów już enterprise'owych, dużych, wielkich korporacji powiedziała, my chcemy mieć swój sprzęt fizyczny. No to SAP odpowiedział, OK, nie ma problemu, możecie mieć swój sprzęt fizyczny. Tak? I możemy go kupić i go postawimy. I taka te usługa też jest, o której nikt się de facto nie zastanawiał, a jest. Jakby ktoś zapytał, czy jest tak, można tak zrobić? Tak, tak można. Tak razem z zaufanymi partnerami. I mówię, to jest ciągła ewolucja i dostosowanie. To jest coraz większe portfolio do coraz większego grona odbiorców. Każdy może wybrać coś dla siebie. Z tego, co mówisz, Kamil wynika, że z jednej strony ten standard oferowany przez SAP sprawia, że firmy e, próbują. E, poukładać swoje procesy, żeby do tego standardu się zmieścić i dopasować. Z drugiej strony też SAP dopasowuje się do firm, rozwijając ten swój standard i próbując zmieścić tam jak najwięcej firm, prawda, które do, do niego przychodzą. E, powiedzcie, czy gdybyśmy mieli teraz podsumować takie, no. 3 do pięciu punktów y, dotyczące właśnie podejścia fit to standard, ale na, y, co by było takimi mocnymi przewagami y, tego zjawiska? Powiem od strony biznesowej szybkie wdrożenie, czyli szybkie wdrożenie, szybkie dostarczenie innowacji y, i zaoszczędzenie tak naprawdę dużej ilości środków na standardyzację procesów. I na wykorzystywaniu najnowszych technologii, które SAP dostarcza w upgrade'ach bezpłatnie dla klienta. tak? To jest po prostu dla mnie, mi się wydaje, kluczowe rzeczy dla biznesu. Kamil, z Twojej strony? Ja bym powiedział to trochę inną drogą, narysował taką mapę, że przede wszystkim czas. Mhm. Jeżeli mówimy o czasie, to są to pieniądze. Czas, czas to pieniądz. że zaoszczędzone pieniądze możemy zainwestować mhm. w rozwój technologii. Rozwój technologii powoduje. Teoretycznie, przynajmniej nie każdemu się udaje, ale wzrost biznesu, tak? Rozrost, zwiększenie przychodu. Zwiększenie przychodu powoduje konieczność dopasowania się do zmian, to znowu powoduje inwestycje w nowe technologie. I to koło w pewnym momencie zaczyna się toczyć. Ale od czego wychodzimy? Wychodzimy od czasu. Ja bym powiedział, że to nie pięć punktów, tylko jeden czas. Ja ze swojej strony, gdy Was słuchałam, przypomniał mi się e, tytuł filmu, e, który trochę chyba podsumowuje to, co tutaj mówicie o Fit to Standard, że to jest wszystko wszędzie naraz. <grych> I ja też życzę jest... Wam, żeby to było Super. Oscarowe i nagrodzone <grych> rozwiązanie. Bardzo Wam Super. dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzięki.